Jo, tu jak zwykle Rekin i witam w kolejnym odcinku Pyknijmy w Polanie 2 tryb RPG. No i na wstępie już zacznę, że no cóż, przepraszam za to, że no bardzo długo nie mieliśmy odcinków, ale miałem po prostu takie urwanie głowy w szkole, nie w szkole, że musiałem sobie zrobić dłuższą przerwę i no teraz tak naprawdę z przyjemnością podchodzę do kontynuacji tej serii. Jak dobrze pamiętam, to nie zapisałem po ostatnim odcinku. Nie możesz tego i zrobić. Miałem chyba tam właśnie jakiś, jak to się nazywa, jakiś talizman dający siłę, to pamiętam. I dostałem chyba złoto teraz, nie ten talizman, bo po prostu się losowo nagrody dają, a nie zapisałem, nie? No i trochę to tak, trochę tak to, no nie wyszło fajnie, ale myślę, że przeżyjecie ten jeden przedmiot. W ogóle zobaczę, czy mają tu coś dla mnie. Ale chyba mam nawet lepszy hełm, chociaż nie, ten jest lepszy, ale nie chcę mi się go kupować. Zresztą nawet nie mam pieniędzy na to. Pieniądzów. No proszę. Dobra. Nie ma tutaj nic dla mnie, tak naprawdę. Dobra, to wpierdzielimy tobie. Chociaż mam teraz maczugę, to nie będzie dobry na nią. Co mamy teraz? Zębaty miesz. Dobra, to weźmiemy zatruty. Okej, zatrułem ją. Teraz można bić ją naszym zębatym mieczem. Trochę mi ścina, nie wiem dlaczego. Dobra. Uff! Shit. Nie zauważyłem, że mieliśmy tak mało HP. Fuck. Dobra. Nic się tak naprawdę nie stało. Tylko teraz muszę znowu ustawić bronię. Dobra, to będzie tu i znowu to. Czekaj, które mi się zmieniało? J? Nie, to nie jest J. To jest... To jest to? Tak, to jest to. Chociaż ja bym sobie zmieniał innym klawiszem, ale dobra. Jak musi być to, to będzie to. Zmiażdżyć mnie. Dola. Cały czas idź tam, zrób tam. No dobra. Nie wyszło tak źle. Mamy już dość porządne obrażenia oraz no też twardzi jesteśmy dość też. Boże, ale gadam. Tutaj mamy lecznicę, tutaj są wieże. O, nawet miło, miła okolica. W ogóle co ja mam zrobić? Chyba zdobyć jakieś kryształy mocy, jeżeli się nie mylę. Tutaj pamiętam, że było mindfuckowe miejsce, gdzie po prostu nie dawało się nawet wejść, ale dobra. Może jakoś wyczaję w końcu jak tam wejść. Dobra, to lecimy w stronę pierwszej. O, tutaj trzeba jakoś wejść. Fuck. A może tędy? Może przez las? Ciemny las? Jak mi się uda przejść? To coś da. Nie wiem, zobaczymy. O, są szkielety. O, fuck. Dobra. Mimo, że mają magiczne obrażenia, to powinienem... Oh shit. Moja siekiera może tu nie wystarczyć. Okej. Udało się. Dobra, tych zabijemy. Okej. Owszem, mi super cios. O, coś dostałem. Nawet nie wiem co. Ale to nieważne jest. Teraz biję się ze szkieletem, który się zablokował. O, obukowe. Co dostałem? O, tarcza. Miło. Nie tego. Tego będziemy tutaj dźgać powoli. Cyk. 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 I cyk.
Pięknie, wszystko wymordowane, tak więc można sobie spokojnie pozbierać grzybki i złoto. O, jeszcze tutaj dokładnie świeża krew. Shit, coraz więcej tego. Jeszcze jedna wiedźma, proszę cię. Proszę was, przepraszam. Nie. Co jest? Boże, co się dzieje? Co się dzieje z moją grą? Strasznie się tnie, nie wiem dlaczego. Może jakieś złe ustawienia mam? Nie wiem. Dobra, sprawdzę to kiedy indziej. W ogóle. No. Krowa jedna. Muszę sobie ustawić stoper. Ta chyba mnie nie zdąży tu zarąbać. Czasem już tak. A co nie tu? Nie tu. Dobra, co zginęła? Czasomierz na 15 minut, bo myślę, że już 5 minut minęło. No i lecimy. O, co to jest? Pięknie. Ten eliksir naprawdę mi się przyda. Dla tych, co nie widzieli, to był eliksir, który na stałe zwiększa nam naszą siłę o 1. Mimo, że jest to dość mało, to zawsze to jest jakieś ulepszenie, które na stałe jest. A na stałe jak jest, to zawsze to użyję. Ojej. O, akurat level nam wbiło. Nie musiałem używać grzyba. Regenerację. Tutaj damy na 3, żeby nam szybciej się zdrowie regenerowało. Szał bojowy. Super cios, to już nie mam w ogóle nic. Smocza skóra. Tutaj damy 1 punkt. I może wytrzymałość, żeby jeszcze bardziej być tankowatym. Tego nawet nie trzeba gonić, ten zaraz zginie od trucizny. Jednak trucizna w tej grze jest naprawdę bardzo potężna. Jeszcze super ciosy mi dwa weszły. Ojej, potężny jest jednak nasz barbarzyńca. Mimo, że jak właśnie widać, bardzo wytrzymały. Ale i tak nie będzie się równał w sensie siłowym niż mag taki w późniejszej części gry. Dobra. Ja muszę chyba iść dalej w stronę. O, tutaj widzę, że mamy jakiś skarb. Skarb, tak. O, idzie mięso. No i działa trucizna? Działa. Ała, ale nie pieprzą. Oh shit. Yes, dobra. Braci, pomóżcie! Olbrzym. No, obrażenia obuchowe. To idealny będzie do niego trucizna i to. Jak widać, ich duchy nawet nie wiedzą, co to jest. Przydałaby się pomoc. Okej, co my tu mamy? Talizman życia. No to idealnie, mam już pełny ekwipunek tak naprawdę. Zwiększyło się życie oraz jego regenerację. No, pięknie, coraz. Widać, że ta przerwa zrobiła mi dobrze. Zrobiła mi dobrze, Boże. Co ja teraz mam? Maczugę. Dobra, to na niej będzie. O. Zwalczyłem truciznę. I pyk. Dola. Cały czas idź tam, zrób tamto. Okej, tutaj jest spalona wioska jakaś. Zawsze to samo. Myślałem, że może będzie tu jakaś skarb albo coś. No ale najwidoczniej nie ma nic takiego niestety. Dobra, to lecimy jednak, bo trochę się oddaliliśmy od naszego początkowego miejsca, które chciałem dojść. O, tutaj tędy można przejść. Przejdę może tak bardziej po swojemu, żeby nie było, że omijam to, ominę coś. No, widzę, że tu gdzieś. A, jeszcze są. Moja siekiera może tu nie wystarczyć. Zawsze to samo. O, dobra. Jeszcze raz, dobra. Małe wilczki to sobie. Już mnie poginęły. Od tego chodzenia. Grzybów trzeba było pozbierać. Bo jednak to się bardzo przydaje. Mam kapłan. Nadzieję,
że będzie ważne. Może będzie coś dla mnie, dokładnie, dokładnie. Fajną tarczę mi tutaj dali. Tutaj mam talizman leczenia. Mam o wiele lepszy, chociaż. Tak, mam o wiele lepszy, bo regeneracja jednak nie jest aż tak ważna. Coś jeszcze mogę kupić? No nie za bardzo. Strasznie drogie są tu rzeczy. Zaraz, czy ja gram na poziomie trudnym, bo nawet już nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić poprzedniego odcinka. O, kolejny kupiec. I tringały mod bojowy, nie? Dziękuję. Tutaj widać, mamy ten sam, regeneracji życia. Nie ma nic ciekawego dla mnie. Ojej. Aż mi cię niebie nie szkoda. O, idealnie. O, widzę, że gdzieś tu jest druga wiedźma. O, witaj. O, szkielet, shit. O, dobra. Czy... nie. Nie, nie to. To jest talizman tego leczenia. O. Się napieprzamy po łbach. Wow. Dobra. Co ja się zbliża? Dobra, pozbieramy grzyby i się prześpijmy. No ej, no. Tutaj będzie bezpieczniejsze miejsce. Co ty na to? Lepiej? No, od razu lepiej. Jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Aż takim głąbem nie jestem, żeby spać w niebezpiecznych miejscach, no bez przesady. O, tutaj mamy kolejny skarb. Nie, tutaj chyba będzie jeden z kryształów. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Przydałaby się pomoc. Ale w czym, panie? W czym? O nie, jednak to skarb. Nie pogardzę, nie pogardzę. Ten zginie od trucizny, to... Dobra, potem zmienię sobie broń. O, truciznę są zawsze jest lepsza, jak bijemy... walczymy z przeciwnikami, którzy są na nią nieodporni. Bo mimo wszystko nie musimy ich potem gonić. Dobra, weźmiemy sobie... A, fuck, tutaj gdzie jest wiedźma? Tu jest wiedźma. O, użyła sobie tarczy. Pipa jedna. O, uniki! Będę napieprzał w nią, kiedy skończy się tarcza. Zostaw tego niedźwiedzia! Okej, skończyła się tarcza. Nie pój... O, fuck. Ona nie... Coś mi się tak zdaje, że ona nie... Nie daje tarczy. To daje tarczy. O, shit, gonią mnie. Nie chcę tak skończyć. Jep. I spieprzamy. Okej, jedna zdechła prawie. Jeden cios. Okej, i spieprzam. Uniki. Że będzie warto. Jep. I uciekam. Okej, ona zginie. Szkoda, że nie mam lifesteala albo coś takiego. Pomocy. O kuźwa. No to się wjebałem. Okej, lecznica. Yes. Tak. Nie mam je tu. Idź sobie, wilczku. Dobra, już idę. Udało się. No cóż, nie było aż tak łatwo, ale nawet dobrze mi to wyszło. Dobra, no to dokończymy te wilki. Szczerze nie wiem, co jest lepsze. Ten mieczyk on... złapał tarczę od tamtej wiedźmy. Mocny cios. Zabijamy tego trolla. Weźmiemy go z trucizny. O, ten już zginął. Szybko. Ha, głupie szkielety. Wrogowie. Oh yeah.
zawsze to samo. Nie będziesz się leczył. Weź sobie złoto, złoto, złote, złoto. No to teraz pójdziemy tędy. Najbliższy kryształ weźmiemy. Chyba ten trzeba iść. Ej, co we mnie strzela? Coś we mnie strzela? Nie wiem. Coś we mnie strzelał. Widziałem tam tego szkieleta, ale nie chcę mi się do niego lecieć. Już tu są. O, hello. Witaj. Witaj, kochanie. Dostaniesz lanie. No, wpierdol mu. No, dziękuję. A może lepiej napijmy się miodu? O, coś do chlania. Tutaj jest kryształ powietrza i nie wiem, dlaczego mi ścina. Wow, proszę, niech mi ta ścina! Co się dzieje? Napierona. Widzę ich. Poczekajcie, te problemy z FPS-ami są naprawdę wkurzające czasem. Nie możesz, że mi tak złapie normalnie 30 FPS-ów. Cały czas jest 30, nagle spada do 14, czy tam jeszcze mniejszej ilości. A, to jest jeden z kryształów, to już tutaj tego kryształa złapiemy. O, już mam kolejny poziom. No to super cios. Wyrąbiemy wiedźmie. Wow, dwa super ciosy chyba dostała. I tak zginiesz. Dobra, zginiesz. No, już? No dobra. Jeżeli tak daje się sprawie. Chyba ktoś się zbliża. Zbliżają się do mnie. Wpyte. Dobra. O Jezu, rzucające. Dobra. Wiecie co? Oni mają trucizny. Ja się ich boję, chociaż wpyte. Chodź pyto. Gul. Okej. Okay. O fuck, ale to jebie. Off. Wpyte. Nie, fuck, no to po mnie. Żebym się wjebał, kuźwa. Gdzie będę? O, fuck. Aż naprawdę tutaj muszę aż stąd tam zapierdzielać. No nie wiem. 3 minuty. Dobra, może zdążę tam dojść. Biegniemy. Przyspieszę grę. Peru nie chroni nas. Zbliżają się. No chyba nie. Dobra. Mam tutaj to, to weźmiemy teraz to i to. Nie chcę tak skończyć. O, przynajmniej nas to przyspieszy. Nie chce mi się z nimi walczyć. Nie to powierzę. No, całkiem szybko tu jesteśmy. No to teraz normalna prędkość. Znowu? O. Hello. Moja siekiera może tu nie wystarczyć. No to hejo. Już mnie nogi bolą od tego chodzenia. Potrzebuję magiczne obrażenia na te szkielety. Zawsze to samo. Ciężko, powiem tyle. Fuck. Proszę, co się dzieje? No ej, no, proszę. To było chamskie, no, tak trochę, że mi się gra zgliczowała i nie mogłem pójść dalej, no. To trochę naprawdę było wkurzające. Nie powiem. Dobra, to nie wiem. Tutaj był gdzieś skarb. Ja to pamiętam. Tutaj. Ani chwili spokoju. Siekiera mnie świeżbi. Chyba ktoś się zbliża. Nie wiem, czy mi się uda tutaj dojść, ale...
Może sobie wejdę w szał bojowy, prześpię się i będę miał po prostu więcej. A może lepiej napijmy się miodu? Dobra, wszystkie bronie. Okej. Dola. Spróbuję raz. Cały czas idź tam, Okej, tu są już tamto. szkielety. Weźmiemy sobie maczugę. Ukryjemy się tu. A Jeprzał może bojowy. lepiej napijmy się Trochę miodu. snu dobrze mi zrobi. Okej, lecimy. Wystarczy tego wylegiwania. Zawsze to samo. I wpierdalamy na nich. Na Swaroga trafił mnie. Idealnie. Mam nadzieję, że Ha. będzie warto. Za łatwo. Przynajmniej z tym szałem bojowym. A tutaj mam jeszcze lecznicę. Proszę, proszę. No tak. Ta trucizna teraz będzie mnie wkurzać. Ale myślę, że na tym już zakończymy ten odcinek. I. No proszę cię. Dobra, już I stój idę. tu. Dobra, to więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. O, i tarcza. Tak, dziękuję za uwagę i tarcza. Szykować się. I mam nadzieję, że się podobało. Zostawiajcie komentarze, co byście tam chcieli, żebym na przykład robił, na przykład jakieś dodatkowe zadania, albo nie wiem, wytyczył sobie jakieś achievementy, że na przykład coś zrobię. Nie wiem. Myślę, że to było na tyle, co chciałem wam przekazać. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz przepraszam, że taka długa przerwa. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Pyknijmy w Polanie 2 tryb RPG. Siema!